Szczęść Boże, Piotr Brzezina. Zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. Opozycja cały czas podgrzewa społeczne nastroje. Na dziś zapowiedziano kolejne protesty. Mediacje w sprawie zażegnania kryzysu podjął prezydent Andrzej Duda. W sobotę premier Beata Szydło apelowała do opozycji o odpowiedzialność. Nie wolno Polaków skłócać, zniechęcać wzajemnie. Można się spierać, różnić w poglądach, ale nie wolno Polaków stawiać przeciwko sobie. A dziś tak się dzieje. Opozycja chce jednak nadal wyprowadzać ludzi na ulicę. KOD planuje dziś protesty przed biurami PiS w całej Polsce. Rzecz bardzo niebezpieczna, bo rzeczywiście należy i rząd powinien zachowywać spokój i działać w granicach prawa. Natomiast tak rozgrzewają emocje tego swojego środowiska, że w moim przekonaniu powtórka z Łodzi, gdzie zabito jakiegoś działacza PiS-u, jakiś przypadkowy starszy człowiek, że to niestety może się powtórzyć, bo tu już nie ma żadnych granic, jeśli bierzemy pod uwagę obyczaje parlamentarne. To jest nieodpowiedzialne, cyniczne zachowanie opozycji parlamentarnej, która za wszelką cenę chce zdestabilizować sytuację w kraju i polską scenę polityczną. Wczorajsze wypowiedzi polityków opozycji dobitnie pokazują, że walka będzie zacięta. Oni w końcu ustąpią. Na proteście przed Trybunałem pojawił się także były prezydent Bronisław Komorowski. W moim przekonaniu już wczoraj można było zobaczyć oznaki lęku wśród rządzących. I niech tak zostanie. W tym kontekście warto przypomnieć słowa byłego prezydenta, jakie skierował do protestujących za czasów, kiedy piastował swój urząd. A w nawiązaniu do tych krzyków, proszę Państwa, chciałem zapytać, czy jest lekarz wojskowy. Jeśli jest, to proponowałbym zastosować tą samą metodę znaną z czasów armii austro-węgierskiej. Lewatywę, proszę Państwa, no lewatywę to dobrze robi na głowę. O zażegnanie konfliktu wywołanego przez opozycję nie będzie łatwo. W mediację włączył się prezydent Andrzej Duda. Wczoraj rozmawiał z szefami partii opozycyjnych. Te rozmowy służą głównie temu, żeby po pierwsze uspokoić nastroje, żeby, jak wspomniałem, wrócić do normalnego, cywilizowanego dialogu politycznego. A drugim celem jest to, aby pan prezydent uzyskał bardzo szczegółową, jak najszerszą wiedzę na temat tego, co się tak naprawdę w Sejmie w piątek wieczorem wydarzyło. Tak swoje spotkanie z prezydentem podsumował lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Przekazałem nasze postulaty. Media muszą być w Sejmie, a budżet musi być uchwalony przez cały parlament legalnie. I z tego nie ustąpimy. Podobne postulaty przedstawiła Platforma. W pałacu pojawił się też lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. PSL również domaga się powtórzenia piątkowego posiedzenia Sejmu i głosowań nad budżetem. Jeżeli politycy PiS-u będą chcieli siąść do stołu z opozycją, z PSL-em, to myślę, że i posłowie z mównicy zejdą. Myślę, że ludzie sprzed Sejmu również się rozejdą i będziemy mieli spokojne święta. Jeśli nie, jeśli będzie dalej będą dalej dążyć do takiego eskalowania tych emocji, to może się polać krew. Dziś prezydent będzie rozmawiał z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim i marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Dziś także odbędzie się kolejna tura rozmów z dziennikarzami w sprawie planowanych zmian w parlamencie. Wczoraj z przedstawicielami mediów spotkał się marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Platforma i Nowoczesna złożyły zawiadomienie do prokuratury w sprawie piątkowych głosowań w Sejmie. PO chce dymisji marszałka Marka Kuchcińskiego. Zdaniem tej partii przekroczył on swoje uprawnienia. Wykluczenie posła Platformy Obywatelskiej Michała Szczerby z obrad, gdy ten zakłócił pracę Sejmu, przeniesienie obrad do sali kolumnowej i błyskawiczne głosowania. To wszystko spadło opozycji jak gwiazdka z nieba. Panie marszałku kochany. Muzyka łagodzi obyczaje, dlatego Warszawa jest nie... Panie pośle, jeszcze raz stwierdzam, że nie uniemożliwia pan prowadzenia obrad na podstawie artykułu 175 ust. 4. Panie pośle, nadal uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić...
salę posiedzeń. Wydarzenia w Sejmie stały się dla opozycji kodowców tylko pretekstem do zaplanowanej o wiele wcześniej akcji. Potwierdza to wpis z datą 13 grudnia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Warszawskiego Ratusza. Opozycja wykorzystała to instrumentalnie. Politycy PO, gdy rządzili, też korzystali ze swoich uprawnień. Panie pośle, nie jest to wniosek formalny. Obraził pan marszałka Sejmu, proszę zejść z mównicy. Do widzenia. Teraz mówią o łamaniu prawa, regulaminu i konstytucji. To, co zrobiło w piątek Prawo i Sprawiedliwość, to jest absolutne bezprawie. Tam nie zostało przyjęte żadne ustawy. To było jakieś prywatne spotkanie posłów Prawa i Sprawiedliwości. I o tym bezprawiu należy głośno mówić. Nowoczesna już zapowiedziała złożenie wniosku do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa związanego z piątkowym głosowaniem w Sejmie. Zostało zwołane posiedzenie, na którym nie zostali dopuszczeni posłowie opozycji. Nie wiemy, jakie było kworum, ponieważ nie było głosowania imiennego i do tej pory nie ma informacji o tym, w jaki sposób posłowie na tym posiedzeniu głosowali. Dziś taki wniosek złożyła Platforma. Politycy tego ugrupowania zarzucają marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu przekroczenie uprawnień w związku z przeniesieniem piątkowych głosowań budżetowych do sali kolumnowej. PO chce także dymisji Kuchcińskiego. Kuchciński od ostatniego posiedzenia Sejmu milczy. Z dziennikarzami spotykał się senator Karczewski. Ja rozumiem, że trochę wstyd mu pokazywać się publicznie. Może do wtorku zmieni zdanie. Z całego tego zamieszania PiS mógł jednak wyjść obronną ręką, wcześniej rozmawiając z dziennikarzami o uporządkowaniu ich pracy, która ma przebiegać zgodnie z zasadami obowiązującymi w parlamentach innych krajów. Chcemy rozmawiać, chcemy także te kwestie, które jeszcze nie zostały wprowadzone, bo jeżeli chodzi o zarządzanie marszałka dotyczące tego centrum prasowego i tak dalej, ono nie zostało wprowadzone. Na razie zostało zapowiedziane, redaktorom naczelnym zostało zapowiedziane, szefom klubów parlamentarnych. Zapewne kluczowy będzie przebieg jutrzejszego posiedzenia Senatu, oby spokojniejszy. Wytłumaczenie Polakom, by się nie obawiali, będzie jednym z moich najważniejszych zadań w przyszłym roku, podkreśliła premier Beata Szydło w wywiadzie dla Tygodnika w Sieci. Zarzuciła opozycji, że nie chce współpracy, a żywi się konfliktem i kłótnią. Premier Beata Szydło w wywiadzie dla Tygodnika w Sieci podkreśliła, że w ostatnim czasie dostrzegamy agresję i zdziczenie, całkowity upadek obyczajów. Tak było na krakowskim przedmieściu, pokazują to także ataki na polityków Prawa i Sprawiedliwości i na rodziny smoleńskie. Szefowa rządu podkreśliła, że są to wydarzenia, które już nie mieszczą się w żadnych normach i nie są też przypadkowe. Ta fala hejtu, która się wylewa, wszechobecność agresji, awantury prowokowane jedna po drugiej, to po prostu próba obalenia rządu i odwrócenia wyniku wyborczego. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, mówiła w wywiadzie premier Szydło. Na pytanie, czy przegrani chcą tak rozhuśtać emocje, by doprowadzić do wybuchu otwartej przemocy, premier przyznała, że niestety nie można tego wykluczyć. Ostatnie wydarzenia, jak mówi premier, zmierzają do zniszczenia wspólnoty, aby Polacy byli podzieleni jak nigdy. To podżeganie do kolejnych awantur jest przemyślanym działaniem tych, którzy nie szanują demokratycznych wyborów. Zdaniem premier jest to próba przekonania Polaków, że rząd sobie nie radzi, że jest słaby, nieudolny, że Prawo i Sprawiedliwość chce jakiejś dyktatury, co jest przecież absurdem i bzdurą. Każda nasza propozycja jest przedstawiana jako niebezpieczna, groźna i szkodliwa. Chce się zmusić ludzi, by zaczęli się zastanawiać, czy aby tak nie jest, powiedziała premier. Pytana, jak można powstrzymać ten plan, premier podkreśliła, że to będzie jedno z jej najważniejszych zadań w przyszłym roku. Wytłumaczenie Polakom, by się nie obawiali. Musimy dotrzeć z jasną informacją, że nie zabraknie pieniędzy ani na 500+, ani na inne potrzeby. Przeprowadzamy zmiany, których domagali się Polacy, kiedy spotykaliśmy się z nimi w kampanii. Budżet jest stabilny, mamy dobry program, zapewniała premier. Cierpliwość, spokój, skuteczność, uczciwość to jest nasza droga, mówiła Beata Szydło. W związku z niepokojami społecznymi w Polsce ojciec dr Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maryja, skierował do wszystkich Polaków specjalny apel. Po Panu Bogu najbardziej kochamy Polskę. Teraz nasza ojczyzna jest w trudnej sytuacji. Wygląda, jakby ktoś chciał podpalić nasz dom ojczysty. W tej sytuacji prosimy wszystkich o modlitwę. Starszych, dzieci, zdrowych, młodzież i szczególnie niosących z Chrystusem krzyż cierpienia. Módlmy się, abyśmy nie ulegli manipulacji już nie tylko na intelektach, ale manipulacji emocjami, negatywnymi emocjami.
Być może komuś zależy, by w Polsce zrobić u nas Jugosławię. To znaczy sytuację jak kiedyś przecież w spokojnej i pięknej Jugosławii, w której wywołali tak negatywne jeden do drugiego emocje, nienawiść, aż doszło do krwawych zamieszek i do wojny. Przy pomocy specjalistów od manipulacji i manipulujących mediów, a jest ich w Polsce wiele, można doprowadzić do wielkiego nieszczęścia. Założyciel i dyrektor Radia Maryja zachęcił wszystkich do rozmowy o dobru wspólnym, pokoju i wzajemnym szacunku. Dodał, że ważna jest siła argumentu prawdy, dobra i piękna, a nie siły, krzyku i ulicznych zamieszek. Ojciec Tadeusz Rydzyk zachęcił wszystkich do przyjmowania Komunii Świętej, podejmowania postów oraz odmawiania modlitwy różańcowej, aby naszą ojczyznę opuściły demony nienawiści, zakłamania niepokoju i złej woli. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która przewiduje obniżenie od 1 października przyszłego roku wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Zasada ta będzie dotyczyła obu systemów emerytalnych, powszechnego i rolniczego. Ustawa zacznie obowiązywać od 1 października 2017 roku. Nowelizacja likwiduje emerytury częściowe, których celem było łagodzenie podwyższenia czasu przejścia na emeryturę. Dla rolników do końca 2017 roku będzie możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Podobna zasada przejścia w stan spoczynku będzie do końca 2017 roku obowiązywała sędziów i prokuratorów, w zależności od przepracowanego okresu w tych zawodach. Z dniem 1 października 2017 roku stanie się to faktem i pracownicy będą mogli przechodzić na emerytury zgodnie z tym ustawą emerytalną, która jeszcze obowiązywała w 2012 roku. Mówi szef Solidarności Piotr Duda. Obecnie wiek emerytalny wynosi 67 lat, niezależnie od płci i jest podnoszony stopniowo od 2013 roku. To jest nasze zobowiązanie sprzed 4 lat, gdy po referendum emerytalnym w Sejmie i tej debacie wychodziłem z Sejmu, gdy faktycznie wydawało się, że przegraliśmy te referendum, mówiłem, że i tak wygramy, i tak doprowadzimy do tego, że ten wiek będzie przywrócony do 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet. No i to się dzieje. Prezydencki projekt emerytalny był zapowiadany w kampanii wyborczej Andrzeja Dudy i trafił do Sejmu pod koniec listopada 2015 roku. Jak ocalić umowę stowarzyszeniową Unia Europejska-Ukraina? Jak przygotować się do Brexitu i jak wpłynąć na Turcję, ale tak, by nie podważyć porozumienia migracyjnego z tym krajem? To problemy, z którymi zmagają się unijni przywódcy. Na domiar złego sytuacja w Syrii nie ulega poprawie. Trwa ewakuacja mieszkańców Aleppo. Prawie 8 tysięcy cywilów zostało ewakuowanych z syryjskiego miasta Aleppo, uwzględniając 6 konwój obecnie będący w drodze do bezpieczeństwa. Po trwającym ponad 4 miesiące oblężeniu syryjska armia i sprzymierzone z nią milicje rozpoczęły ofensywę mającą na celu odbicie miasta. Umożliwiła ona odzyskanie ponad 90% dzielnic Aleppo kontrolowanych przez rebeliantów od lipca 2012 roku. Tym samym spowodowało to masowe ucieczki cywilów z miasta. Kryzys migracyjny w dalszym ciągu nie został zażegnany. Unia obiecała Turcji członkostwo we wspólnocie w zamian za przyjmowanie uchodźców. Sprawa chwilowo wisi w powietrzu, jednak nie na długo. Ankara nie zamierza odpuszczać. Unia Europejska staje się zakładnikiem Turcji w sprawach imigracyjnych. To pokazuje, że kraj, który jednak nie ma takiego potencjału, Turcja nie ma takiego samego potencjału gospodarczego czy finansowego jak Unia Europejska, ale ten kraj potrafi narzucić swoje mechanizmy w relacjach z Unią Europejską. To pokazuje nie to, jakim mocarstwem jest Turcja, tylko raczej jakim słabym kolosem na glinianych nogach jest Unia. I to, że jesteśmy szantażowani przez Turcję, to jest kolejny jakiś taki
powód do tego, żeby zmienić struktury, zmienić ludzi. Dariusz Sobków mówi wprost, Unia Europejska stała się zakładnikiem Turcji. Dzisiaj kraje członkowskie patrzą na Unię, Unia patrzy na kraje członkowskie, a emigranci ciągle setkami tysięcy lub milionami przybywają do Europy. Członkostwo Turcji w Unii ma wiele przeciwników. Istnieje wiele powodów politycznych, ekonomicznych, religijnych i kulturowych. Ankara wiele jeszcze powinna zmienić, zwłaszcza w zakresie swobód politycznych i rozwiązania konfliktu z kurdyjską mniejszością. To były informacje dnia, kolejne wydanie o 16:00, a teraz prognoza pogody z Panem Bogiem. Minena Laskowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Dziś dużo chmur na wschodzie, północy, a także zachodzie. Opady deszczu na południowym zachodzie. Na wschodzie spadnie śnieg. Nad pozostałym obszarem pogodnie. Najchłodniej w Moskwie około minus 1 stopnia, najcieplej w Marsylii 13 stopni. A teraz zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w kraju. Na wschodzie i północy pochmurno. Na południowym wschodzie miejscami może popadać śnieg, a na północy mrzawka. Na pozostałym obszarze liczne przejaśnienia. Temperatura maksymalna od około 3 stopni na północy do około 1 stopnia na wschodzie. Powieje słaby wiatr z południa i zachodu. Ciśnienie będzie się wahać. Na barometrach w południe 1033 hektopaskale. Życzę Państwu miłego popołudnia.